Witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Starfunds prześwietla fundusze na antenie Inwestorzy TV. Celem tego cyklu jest przedstawianie ciekawych funduszy inwestycyjnych, które mogą posłużyć do budowy portfeli. Przedstawiamy osoby, które bezpośrednio są zaangażowane w zarządzanie takimi funduszami. Dziś naszym gościem jest pan Tomasz Stankiewicz z TFI PZU, dyrektor Biura Rynku Akcji i bezpośrednio zarządzający funduszem PZU Aktywne Akcji Globalnych. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Wybraliśmy PZU Aktywne Akcji Globalnych celem bliższej analizy i może zacznijmy od tego, że fundusz ten został zaklasyfikowany do kategorii absolutnej stopy zwrotu o zasięgu globalnym. Pierwszy wątek, jaki chciałbym poruszyć, to skąd w ogóle pomysł na taki fundusz, a w zasadzie na nową strategię w starym funduszu, który to będzie właśnie realizował tą strategię absolutnej stopy zwrotu, czyli to możemy wyjaśnić naszym widzom, że to jest taka strategia, która polega na dążeniu do osiągania dodatnich stóp zwrotu, niezależnie od koniunktury na rynkach. I jaki ma Pan pomysł na taki fundusz w sytuacji, kiedy przytłaczająca większość tego typu strategii na rynku polskim doświadcza obecnie ogromnych odpływów. W niektórych segmentach rynku prowadzi to w efekcie tego do ogromnej destabilizacji. Czym Pana strategia różni się od innych funduszy, które, no jak widzimy, poniosły klęskę? Ja myślę, że klęska to jest bardzo duże słowo, bo te fundusze bardzo długo dostarczały bardzo dobre wyniki, a teraz rzeczywiście mieliśmy do czynienia z nasileniem się kilku takich czynników, które no, można określić nawet mianem Black Swana, czyli czarnego łabędzia. Ale wracając do funduszu aktywnego akcji globalnych. Sam pomysł zmiany polityki inwestycyjnej starego funduszu na tą obecną pojawił się w czwartym kwartale ubiegłego roku. Wtedy zastanawiałem się nad strategią inwestycyjną na cały rok 2018. No i nie ukrywam, że zacząłem się troszkę obawiać, że HOSSA, z którą mieliśmy do czynienia już no, 10 lat de facto, no, może zbliżać się ku końcowi, albo przynajmniej ku jakiejś większej korekcie, a przynajmniej ku jakiejś większej zmienności na rynkach finansowych. W tym momencie, jak popatrzyliśmy na fundusze PZU, które mieliśmy wówczas w ofercie, to oczywiście znajdowały się tam fundusze, które też można było zaliczyć do klasy Total Return, ale one były skoncentrowane głównie na rynku polskim. Fundusz, który został zastąpiony przez aktywne akcje globalne, koncentrował się na regionie Nowej Europy. Czyli de facto mieliśmy tam do czynienia z koncentracją inwestycji na trzech rynkach. U nas w Polsce i w regionie Środkowej Europy, w Rosji i w Turcji. No, te dwa ostatnie rynki wydawały mi się bardzo ryzykowne w tej fazie i stwierdziliśmy po prostu, że ten fundusz najlepiej będzie uelastycznić i zmienić jego strategię tak, żeby dostosować go do tego, co przewidywaliśmy na rok 2018. Pomysł, jaki się pojawił, to był pomysł aktywnej alokacji. Tutaj wspomniał Pan, że fundusz jest zaliczany do klasy Total Return. Ja de facto lubię go określać cały czas mianem aktywnej alokacji, ponieważ jest to fundusz otwarty. On ma swego rodzaju ograniczenia inwestycyjne i na przykład nie możemy tam sprzedać na krótko poszczególnych akcji, a zabezpieczamy się na przykład głównie instrumentami pochodnymi. Mhm. Czyli stąd jak gdyby pomysł na fundusz aktywnej alokacji. Dlaczego zdecydowaliśmy się pójść globalnie, a nie lokalnie? Tutaj tak samo, pod koniec zeszłego roku, jak oceniałem polski rynek, wydawało mi się, że płynność tego rynku, ona dramatycznie się obniżyła w ostatnich latach. To było widać nie tylko w segmencie małych i średnich spółek, ale również i duże spółki zaczynały być coraz mniej płynne. Żeby zarządzać aktywnie alokacją, tak jak ja chciałem, jak ja sobie wyobrażałem, czyli osiągać wręcz zmianę alokacji, jeżeli na to wskazywałyby warunki rynkowe i kształtować ją od 0 do 100, to potrzebowaliśmy płynności i tej elastyczności. Stąd pomysł, żeby rozszerzyć maksymalnie spektrum inwestycyjne tego funduszu i stąd pomysł, żeby pójść w akcje globalne.
Oczywiście tutaj staramy się koncentrować i taki był pomysł, prawda, żeby inwestować głównie na rynkach dojrzałych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mamy taką opcję, żeby inwestować również na emerging markets, na rynkach rozwijających się, czy też w Japonii, która ostatnio zaczyna być znowu ciekawym rynkiem. Natomiast no, z oczywistych względów korzystamy z tych możliwości nieco rzadziej. Okej, czyli z tego, co Pan powiedział, to wyciągam taki wniosek, że taką kluczową cechą, która odróżnia tą strategię od tych strategii, które może nie poniosły klęskę, ale ewidentnie w tej chwili nie cieszą się powodzeniem, bo obserwujemy duże odpływy od tego typu rozwiązań, to jest właśnie ten docelowy rynek, gdzie Pan koncentruje się na rynkach rozwiniętych, na tych rynkach bardzo płynnych. Natomiast no, tutaj możemy naszym widzom wyjaśnić, że jedną z przyczyn porażek tych strategii funduszy Absolute Return w Polsce jest bardzo niska płynność, szczególnie w segmencie małych spółek, które były jednym z dominujących elementów portfeli tych funduszy. Dokładnie. To teraz jakby idąc dalej, chciałbym Pana zapytać, jak Pan i Pana zespół czujecie się kompetencyjnie gotowi na to, żeby jakby wyjść tutaj z obszaru tego naszego lokalnego rynku i ekspertyzy, którą tutaj posiadacie, na te rynki rozwinięte, tak jak Pan wspomniał, czy tu jest Europa Zachodnia, czy Stany Zjednoczone, czy też rynki wschodzące. Jakby Pan mógł naszym widzom przybliżyć jakby swoją historię w sensie kariery zawodowej, zdobywanego doświadczenia, jak również to, kto w teamie PZU TFI wspiera realizowanie tej strategii. Myślę, że warto byłoby zacząć od tego, że no nikt z nas tutaj w PZU nie predestynuje do tego, żeby zrobić dokładną analizę spółki Apple, czy spółki Microsoft, czy spółki Siemens, europejskiej spółki Siemens. Oczywiście nie mamy takich kompetencji, stąd pomysł na fundusz jest troszkę inny niż w przypadku funduszy, które inwestują u nas w Polsce. Czyli podejście jest bardziej top-down, czyli wychodzimy od analizy scenariuszy makroekonomicznych i staramy się dostrzec pewne trendy dominujące na rynkach finansowych i determinujące zachowanie określonych sektorów i zejść potem niżej i odpowiednio dywersyfikować portfel, niż stosować strategię bottom-up selekcyjną, czyli wybierać najlepsze spółki z sektora. To nie jest ten pomysł, bo oczywiście tych kompetencji przynajmniej na razie nie posiadamy. Natomiast jeśli chodzi o moje doświadczenie, ja zarządzam, w zasadzie na rynku finansowym jestem już około 20 lat. W tym czasie miałem okazję przeżyć trzy naprawdę spore hossy, dotcom bubble, no i oczywiście wielki kryzys finansowy z roku 2008-2009. Mam wrażenie, że to jest niesamowite doświadczenie, które przede wszystkim nauczyło mnie pokory do rynków finansowych i nauczyło mnie słuchania tego, co rynki finansowe mówią, a nie upierania się przy własnym zdaniu. To też daje mi pewną możliwość taką wewnętrzną, elastycznego reagowania na zmieniające się warunki finansowe. Nie obawiałbym się na przykład zrealizowania stop lossów na spółkach, gdyby rzeczywiście taka sytuacja była konieczna i gdyby rynki finansowe no, ewidentnie wskazywały na to, że moje założenia, które przyjąłem, są błędne. Wracając do funduszu aktywnej alokacji, to tak jak powiedziałem, staramy się przede wszystkim zidentyfikować główne trendy makroekonomiczne i trendy na rynkach finansowych, które dominują w danym momencie i do tego dobrać odpowiednio sektory giełdowe i w ramach tych sektorów znaleźć 3, 4, maksymalnie 5 spółek, które w naszej ocenie są, czy powinny być lepsze od pozostałych spółek z tego sektora i w nie zainwestować. Taki jest pomysł i to wydaje mi się, że w dużej mierze pozwala ograniczyć to ryzyko błędnej selekcji spółek pojedynczych. Ta dywersyfikacja portfela to oczywiście też sprzyja płynności tego portfela. Natomiast sama ekspozycja na dany sektor w skali całego funduszu oczywiście pomaga uzyskać tą stopę zwrotu, której się spodziewamy z danego zjawiska, z danego trendu, który na rynku finansowym obecnie dominuje.
A teraz chciałbym zapytać, jakby mógł Pan zdefiniować, dla kogo jest, dla jakiego typu inwestora jest to fundusz? Jakby tak mógł Pan określić taki idealny profil inwestora, klienta, dla którego chciałby Pan zarządzać tego typu strategią? Kim byłby taki inwestor z perspektywy akceptacji poziomu ryzyka, horyzontu inwestycyjnego? Z tym ryzykiem związana jest też zmienność jednostki tego typu funduszu, czy to jest inwestor, który musi akceptować bardzo wysokie ryzyko, czy to jest inwestor, który właśnie szuka rozwiązań, które są alternatywą dla funduszy bardzo blisko związanych z koniunkturą na rynkach akcji? To jest fundusz akcyjny, więc oczywiście jest, tak jak z każdym funduszem akcyjnym, wiąże się podwyższone ryzyko. Natomiast dla kogo ten fundusz mógłby być dedykowany? To znów wróciłbym się do samej koncepcji utworzenia funduszu. Fundusz miał umożliwić ograniczenie ryzyka i ograniczenie ekspozycji, zaangażowania w akcje w momencie, kiedy stwierdzimy, że ryzyko zakończenia się pewnego cyklu ponad 10-letniego albo ryzyko jakiejś głębszej korekty staje się zbyt duże po to, żeby utrzymywać nadal 100% zaangażowanie w akcje lub być w funduszu, być całkowicie zaangażowanym w akcje. Więc inwestor, docelowym inwestorem, tak mi się wydaje, może być ktoś, kto już w tej akcji inwestuje, kto po 10 latach hossy też stwierdza, że ryzyko zainwestowania całości środków lub znaczącej części swoich oszczędności w akcje na tym etapie jest już dosyć wysokie i chciałby przenieść się do funduszu, który będzie potrafił, czy powiedzmy sobie, stawia za cel ograniczenie tego ryzyka w momencie, kiedy to prawdopodobieństwo korekty znacząco wzrasta. Innymi słowy, oczywiście mamy tutaj dwie możliwości dla takiego inwestora, który zainwestował, powiedzmy sobie, w czysto fundusz akcyjny. Jednym z rozwiązań jest oczywiście dywersyfikacja tych oszczędności i przełożenie części środków do funduszy obligacyjnych i pozostawienie tylko części w akcjach. Natomiast ten fundusz daje cały czas jednak pewną elastyczność, pewną możliwość zarówno partycypowania we wzrostach, bo możemy wtedy pójść, jeżeli stwierdzimy, że rzeczywiście te wzrosty będą kontynuowane, możemy pójść pod tą granicę 100% alokacji. Z drugiej strony możemy też ograniczyć tą alokację praktycznie do zera. Jeżeli będziemy trafnie przewidywać zachowanie się rynków finansowych, to taki inwestor powinien tutaj skorzystać trochę bardziej, tak mi się wydaje, niż na dywersyfikacji pomiędzy różne fundusze. Stąd chyba, odpowiadając na pytanie, docelowym klientem funduszu na teraz może być ktoś, kto już te akcje inwestował. Oczywiście jest to też fundusz dla osób, które nie miały do czynienia jeszcze teraz do tej pory z akcjami i być może też jest to dla nich dobre wyjście, ponieważ no, nie angażują się od razu w fundusz akcyjny, który ich eksponuje w tej fazie cyklu koniunkturalnego czy cyklu giełdowego od razu na akcje w całości, a jednak pozwala w jakiś sposób też ograniczać ryzyko, gdyby do czegoś rzeczywiście, tutaj do jakiegoś pogorszenia koniunktury miało dojść. No właśnie, bo tutaj mamy z pewnością dużą niewiadomą, jeżeli chodzi o to, jaka jest perspektywa tej koniunktury, ale o oczekiwaniach rynkowych to za chwilkę sobie porozmawiamy. Natomiast właśnie w kontekście tego, dla kogo ten fundusz byłby dobry w tym momencie, no to warto tutaj też jakby zaczepić taki wątek, bo z jednej strony jakby zgadzamy się, bo wspomniał Pan o tym, że po tych 10 latach hossy wyczekuje Pan tego momentu, kiedy nastąpi jej zakończenie, bądź przynajmniej głębsza korekta. W tej sferze gospodarki panuje dość powszechna opinia, że jest to późna faza cyklu gospodarczego. Dokładnie tak. Natomiast tak troszkę teoretyzując, to no, analogie historyczne podpowiadają, że ten moment przed recesją, to na rynkach finansowych bardzo często kończy się takim zjawiskiem euforycznych wzrostów przed jakimś mocnym załamaniem. I teraz z perspektywy tych inwestorów, którzy do tej pory nie inwestowali w fundusze akcyjne, no to jawi się taka pokusa, że może jeszcze na sam koniec skorzystajmy, bo te wzrosty wtedy przyspieszają. No i teraz pytanie jest, jak taki fundusz może się zachować w porównaniu do funduszy, którzy są
które są w pełni zainwestowane w akcje w tej, powiedzmy, końcowej fazie wzrostów, czyli nie wiem, ostatnie 2-3 kwartały silnych wzrostów, a później gwałtowny spadek rynkowy. Jak się strategia absolutnej stopy zwrotu, czy tej aktywnej alokacji zachowa versus taka strategia zbliżona do benchmarku? Na pewno musimy sobie zdawać sprawę z tego, że fundusz nie jest świętym gralem i to rozwiązanie nie przyniesie ponadprzeciętnych wyników we wszystkich warunkach, czy w każdych warunkach finansowych. Natomiast to, co chciałbym osiągnąć, zarządzając tym funduszem, to i tak mówi teoria, te wyniki powinny być lepsze niż w przypadku funduszy zrównoważonych. Innymi słowy, w przypadku dekoniunktury i korekty na rynkach akcji, nasza alokacja na funduszu powinna być niska, być może w skrajnym przypadku zbliżona do zera, podczas gdy fundusze stabilnego wzrostu czy fundusze zrównoważone mają tą alokację ustawioną na poziomie minimalnym 30%. Z drugiej strony, jeżeli przewidujemy dłuższy trend wzrostowy, utrzymanie się tego trendu wzrostowego jeszcze przez jakiś czas, kilka miesięcy, nasza alokacja też powinna być wyższa od funduszy zrównoważonych, czyli zbliżona bardziej do 80-90% niż tych 70%, które w tych funduszach są ustawione jako poziom maksymalny. Innymi słowy, jako cel stawiam sobie właśnie takie kształtowanie alokacji, żeby móc uzyskać te wyniki lepsze od funduszy zrównoważonych. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku silnej hossy osiągnięcie takich wyników jak fundusze akcyjne, które mają 100% zaangażowania w akcje, no nie będzie możliwe. No to przejdźmy płynnie teraz do tych oczekiwań rynkowych. Jakby Pan mógł powiedzieć, dlaczego Pan sądzi, że ten trend jest już mocno zaawansowany i jakie są argumenty za tym, aby oczekiwać jego zmiany? Zmiany na dłużej, na krócej, jak głębokiej? Jakie są Pana przemyślenia w tym zakresie? Oczywiście żaden cykl koniunkturalny czy żaden trend nie umiera, dlatego że jest już bardzo długi. No, wszyscy wiemy, że 10 lat to jest bardzo długo i patrząc historycznie, z historycznego punktu widzenia, mamy do czynienia już w tej chwili z jednym z najdłuższych trendów historii. I to już samo w sobie jest jakimś ostrzeżeniem. Tak. Trend giełdowy jest najdłuższy w historii, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Natomiast cykl wzrostowy w gospodarce zmierza do najdłuższego. Chyba na razie jest drugim w historii. Dokładnie. Czyli tak czy siak mamy do czynienia rzeczywiście z pewnymi rekordowo długimi cyklami. To samo w sobie nie jest oczywiście żadnym powodem do tego, żeby te cykle się odwróciły, ale zmusza do pewnego krytycznego podejścia czy krytycznej oceny obecnej sytuacji i próby dostrzeżenia także czynników ryzyka, które mogłyby ten trend zatrzymać. Ja osobiście widzę takie trzy dla mnie dosyć istotne czynniki ryzyka, które pomału zaczynają oddziaływać na rynki finansowe, ale które jeszcze nie spowodowały odwrócenia trendu, przynajmniej nie w Stanach, bo tak naprawdę możemy mówić, że w styczniu mieliśmy szczyt, kto wie, czy niedługoterminowy na rynkach emerging markets w Europie, w zasadzie wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi. Te trzy czynniki ryzyka, o których tutaj wspomniałem, to jako pierwsze to bym wymienił protekcjonizm. To oczywiście nie jest żadna nowość, my wszyscy o tym mówimy od dawna. Nie chodzi mi jednak tutaj o samo nałożenie taryf na towary i sam wzrost cen spowodowany tymi taryfami. Bardziej obawiam się tutaj tak zwanych efektów drugiej rundy, czyli sytuacji, w której to zaostrzenie relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, być może w przyszłości między Stanami Zjednoczonymi a Europą, doprowadzi do skutków ubocznych, takich jak na przykład pewne zakłócenia w łańcuchach dostaw, takich jak pogorszenie się nastrojów przedsiębiorców, czy pogorszenie się nastrojów konsumentów. Tego jeszcze, tak jak powiedziałem, nie widać, ale to wszystko może się zdarzyć już w najbliższych miesiącach, jeżeli nie dojdzie do pozytywnego rozwiązania tego konfliktu. No, przypomnijmy, że od 1 stycznia będziemy mieli do czynienia już nie z 10% cłami, a z 25%. Więc mamy tak de facto kilka miesięcy na rozwiązanie tego problemu. No i oczywiście sam konflikt handlowy może spowodować również pewne zaostrzenie warunków finansowych na rynkach. Tak? Już w przypadku niektórych rynków wschodzących widzieliśmy te efekty, gdzie doszło do bardzo, bardzo istotnego zaostrzenia tych warunków finansowych, dostępu do pieniądza i to spowodowało znaczące dewaluacje i znaczące podwyżki stóp procentowych na tych rynkach. Więc to jest protekcjonizm.
Jako drugi czynnik ryzyka wymieniłbym tutaj Chiny. Oczywiście tutaj także jest pewna nadzieja, że te działania stymulacyjne, które rząd chiński zrealizował do tej pory, to one w pewnym momencie zaczną odwracać ten trend spowalniania tempa wzrostu gospodarczego w Chinach. Ale to się jeszcze nie dzieje. Z drugiej strony też jest taka powszechna opinia, że w tej chwili rządu chińskiego nie stać na tak silny stymulus, jaki był w roku 2008, w roku 2009, który wydźwignął nie tylko same Chiny, ale wręcz całą gospodarkę globalną z tego kryzysu. To zadłużenie chińskie jest istotnie większe niż było w tamtych latach. I tutaj rzeczywiście ten dylemat, przed którym stoją Chiny, w którym kierunku pójść, żeby tą gospodarkę wesprzeć i w jakim stopniu ją można wesprzeć, jest dosyć istotny. Tak jak powiedziałem, te działania są wykonywane i one rzeczywiście są bardzo fajnie, tak bym powiedział, wcelowane w te punkty, które najbardziej potrzebują takiego wsparcia. Ale jeszcze w ostatnich danych nie widzieliśmy tutaj efektu odwrócenia się tej koniunktury. Ostatni odczyt wstępny wskaźnika PMI za wrzesień to 50. Dokładnie. Czyli jesteśmy na granicy pomiędzy ożywieniem a recesją w segmencie przemysłowym. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie tutaj powiedzieliśmy o wskaźniku, pan powiedział o wskaźniku PMI, który jest wskaźnikiem sondażowym. Być może tutaj właśnie widzimy te pierwsze oznaki pogorszenia się nastrojów przedsiębiorców chińskich czy konsumenta chińskiego. Jeżeli rzeczywiście coś takiego się w Chinach dzieje, to odwrócenie tego trendu osłabiania się tempa wzrostu, tam cały czas jest bardzo wysokie to tempo wzrostu, ale jednak dynamika spada, no może być trudniejsze niż na wszystkim się wydaje i być może dodatkowe działania będą jeszcze potrzebne. No i trzeci czynnik ryzyka, który moim zdaniem prędzej czy później rzeczywiście doprowadzi do przesilenia na rynkach finansowych. No to jest polityka monetarna największych banków centralnych. Tu ewidentnie mamy do czynienia z odwróceniem się trendu, który determinował wzrost, można powiedzieć taki re-rating rynków akcyjnych przez ostatnie 10 lat. QE, czyli to quantitative easing, skup aktywów, jest już wycofywany. Mamy już serię podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, obecne warunki gospodarcze czy makroekonomiczne nie dają za bardzo możliwości amerykańskiemu bankowi centralnemu do tego, żeby wstrzymać te podwyżki stóp procentowych. De facto ta inflacja, aczkolwiek nie wcale jakaś bardzo agresywna, ale jednak rośnie. Widzimy to w ostatnich wzrostach też w reakcji obligacji amerykańskich, których ceny spadają, a dochodowość ich przebiła ostatnio poziom 3%. W takich warunkach Fedowi jest bardzo trudno zatrzymać podwyżki stóp procentowych i przynajmniej do grudnia powinniśmy spodziewać się, że ta retoryka dalszego zaostrzenia się polityki monetarnej może być kontynuowana. W tej chwili są przewidywane kolejne, oczywiście podwyżka stóp w grudniu, kolejne trzy w roku 2019. Zawsze gdzieś tam na końcu tego cyklu podwyżek rynki finansowe reagowały bardzo negatywnie. Prawdopodobnie może być tak też również i w tym momencie, jeżeli Fed odpowiednio wcześniej nie zareaguje. Ale historia uczy raczej tego, że trudno jest zareagować w tym momencie, w którym tak naprawdę powinno się wstrzymać te podwyżki stóp procentowych. Więc to zaostrzenie warunków monetarnych, tej polityki monetarnej też mi się wydaje takim istotnym czynnikiem, który gdzieś tam na horyzoncie kilku miesięcy, łącznie z tymi wszystkimi innymi czynnikami, które wymieniłem, na te rynki finansowe może oddziaływać negatywnie. Dobrze, to teraz biorąc pod uwagę, że z tego, co pan powiedział i argumentuje pan to tymi trzema czynnikami ryzyka, jest wysoce prawdopodobne, że nastąpi czy to spowolnienie gospodarcze w skali globalnej, w zasadzie do którego nam brakuje Stanów Zjednoczonych, które na tle świata w tej chwili wyglądają bardzo silnie, ale jeżeli tam ten wzrost gospodarczy spowolni, no to będziemy mieli już takie globalne spowolnienie. Jaka może być reakcja rynków finansowych na takie spowolnienie? Czy to może przybrać formę takiej bessy, jak to miało miejsce w 2008-2009 roku, gdzie tak naprawdę w półtora roku te spadki sięgnęły kilkudziesięciu procent, 40-50 na niektórych rynkach, na naszym jeszcze więcej. Czy to będzie taka raczej typowa bessa, jakich wiele w okresach właśnie krótkich recesji czy spowolnień gospodarczych?
Bo tak patrząc z perspektywy wycenowej, to jakkolwiek rynek amerykański jest dość wysoko wyceniany i to nie tylko z perspektywy rynku akcji, ale też patrząc chociażby na dług korporacyjny, który powiedzmy po jakichś tam problemach na początku roku znowu bije rekordy. Te spready się bardzo, bardzo silnie obniżyły. No ale 16,8 w oparciu o prognozowane zyski spółek dla S&P to nie jest ekstremalnie drogo, to nie jest tak drogo jak było przy szczytach czy to w 2007 roku, czy przy hoście dotcomowej. Z drugiej strony wyceny na pozostałych rynkach są wręcz poniżej wieloletnich średnich, bo jak z MSCI-a wyłączymy Stany Zjednoczone, to tam jest poniżej 13, prawda? Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że teoretycznie nie ma z czego bardzo mocno spadać. Nie ma spekulacyjnych bombli, można powiedzieć, w tej chwili. Tak, tak, tak. Zgadzam się z tym i generalnie wyceny akcji w tej chwili na rynkach to jest to coś, co powstrzymuje tutaj nas od przyjęcia takiego założenia, że jesteśmy w przededniu jakiejś większej korekty. Ja generalnie też nie spodziewałbym się tutaj sytuacji zbliżonej do tego, co mieliśmy w roku 2008. Nie spodziewałbym się dużej recesji globalnej. Myślę, że raczej powinniśmy oczekiwać jakiegoś dostosowania się cen akcji do nowych warunków. To jak ja obserwowałem, jak ja oceniam rynki akcyjne przez ostatnie 10 lat, głównym driverem było, czy główną siłą stojącą za rynkami akcji przez bardzo długi okres, przy raczej niskiej dynamice PKB i przy raczej niskich marżach i nie tak dynamicznie rosnących zyskach, był tak naprawdę re-rating tych spółek, czyli one dzięki temu dopływowi pieniędzy rosły szybciej, prawda, niż uzasadniałby to zyski. To się zmieniło, czy wzrost zysku spółek, to się zmieniło w trakcie ostatnich 2 lat, gdzie te zyski rzeczywiście zaczęły się poprawiać. To powoduje, że te wyceny cały czas mamy na poziomach, powiedzmy sobie, umiarkowanych. Gdybyśmy popatrzyli na te wyceny oczywiście w perspektywie całego cyklu gospodarczego, no to one są wysokie, tak? To uśrednione PE tych spółek jest jednak dużo wyższe, prawda, niż to obecne 16, to jest chyba w tej chwili powyżej 30. Ale tu i teraz, to co nas teraz interesuje, to są perspektywy zysków spółek. I jak do tej pory, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z podwyżkami prognoz. Tutaj szczytem tych podwyżek prognoz, ten szczyt podwyżek prognoz mieliśmy w styczniu, wraz z reformą podatkową. Od tego czasu jednak ta sytuacja się trochę zmienia. Jakkolwiek Stany Zjednoczone cały czas mają coraz więcej, mają więcej pozytywnych rewizji prognoz niż negatywnych, tak już na całym świecie ten stosunek jest negatywny. Co więcej, tak mi się wydaje, że konsensus obecny dotyczący EPS-ów spółek w skali globalnej, ale także i w Stanach, może być w tej chwili zawyżony. Tu jest zawsze jakieś opóźnienie pomiędzy rewizjami prognoz, prawda, do obecnych warunków finansowych, czyli reakcją analityków na to, co się dzieje, a ten konsensus jak gdyby zbiera no, jednak całość, prawda, prognoz, a nie prognozy pojedynczych analityków. Nie wszyscy dostosowują się w takim szybkim tempie, jak to powinno się dziać. Również wydaje mi się, że bardzo ciekawy może być sezon wyników w Stanach, który właśnie się otwiera, czyli w wyniku za trzeci kwartał. Do tej pory mieliśmy do czynienia nie tylko z pobiciami prognoz analityków w drugim kwartale i w pierwszym kwartale, ale również raczej z ogólnie bardzo optymistycznymi wypowiedziami się co do przyszłości. Prawdopodobnie w trzecim kwartale te wyniki nadal będą bardzo dobre i być może one pobiją po raz kolejny konsensus analityków. Natomiast to, co będzie szczególnie interesujące, to będzie pewien pogląd zarządów tych spółek na najbliższe pół roku czy na najbliższy rok. I teraz możemy popatrzeć na to z tej strony. Te wskaźniki, o których Pan mówi, one rzeczywiście są, nie są wysokie. Natomiast one w pewnym sensie to są wskaźniki na jeden rok w przód. Innymi słowy, one dyskontują stosunkowo pozytywny scenariusz dalszego wzrostu zysków i EPS-ów w spółkach. Już samo wprowadzenie taryf, w jakim stopniu, niewielkim jeszcze, ale jednak obniża ten EPS. Jeżeli do tego doszłoby rzeczywiście przedłużenie się tego trendu spowalniania się wzrostu gospodarczego
Jeżeli do tego doszłyby wzrosty kosztów spółek, na przykład kosztów płac, czego jeszcze w Stanach nie widać, ale generalnie gdzieś tam te pewne sygnały wzrostu płac się pojawiają, to ten konsensus może się obniżyć. Jeżeli on się obniży, to automatycznie ta wycena opłata na prognozowanych wynikach też się podwyższy. Tak jak mówię, to nie powinny być drastyczne zmiany, ale już samo to może spowodować pewne gorsze otoczenie dla rynków akcyjnych jako całości. I stąd tutaj ta trochę nasza ostrożność, że być może to nie jest ten moment, gdzie powinniśmy być zaangażowani w 100% w akcjach, w nieco mniejszym stopniu, no i też w odpowiednich sektorach, tak? Bo oczywiście inne sektory tutaj zawsze są lepsze w początkowej fazie cyklu gospodarczego, inne w końcowej fazie cyklu gospodarczego. I warto to też zawsze mieć taką możliwość inwestycyjną, żeby tą strukturę portfela odpowiednio dostosowywać do tego, co się dzieje. Dobrze, to teraz może przejdźmy do wątku, w którym skupimy się i wytłumaczymy naszym widzom, jak wyglądają szczegóły zarządzania tym funduszem. Także troszkę chciałbym, aby Pan zdradził kuchni inwestycyjnej. W jaki sposób podejmowane są decyzje alokacyjne, w jaki sposób dokonywana jest selekcja poszczególnych sektorów i później już spółek. I to, co jakby jest istotne z perspektywy właśnie profilu tego funduszu, jak ograniczone jest ryzyko rynkowe. Także tutaj nad takimi zagadnieniami chciałbym się teraz skupić. Tu już dotknęliśmy tego tematu trochę wcześniej, kiedy powiedziałem, że tak naprawdę nasze podejście jest bardziej top-down, czyli od oceny otoczenia makroekonomicznego do oceny poszczególnych sektorów i do znalezienia tam pewnej grupy spółek, które w naszej ocenie powinny być silniejsze od reszty sektora. I to jest jak gdyby podstawa, baza, na której budujemy naszą strategię inwestycyjną. Możemy powiedzieć tak, że cały proces zaczyna się kwartalną oceną sytuacji makroekonomicznej. Jest to pewien dokument, który jest przygotowywany przez naszego głównego makroekonomistę na komitet inwestycyjny, zatwierdzany i w oparciu o to budujemy strategie inwestycyjne dla poszczególnych funduszy, w tym również dla funduszu aktywnych akcji globalnych. Tak, PZU aktywne akcji globalnych. Tak jest. Na podstawie tego scenariusza makroekonomicznego ja potem przygotowuję scenariusz dla rynku akcji. I tutaj w zasadzie opieramy się na próbie znalezienia odpowiedzi, w jaki sposób takie czynniki jak perspektywy wzrostu gospodarczego i inflacji, takie czynniki jak prognozy zysków spółek i zmiany tych prognoz zysków spółek, takie czynniki jak wycena spółek, a także takie czynniki jak nastroje i pozycjonowanie inwestorów mogą w danym otoczeniu wpłynąć na rynki akcyjne. Na podstawie tych dwóch scenariuszy określamy sobie poziom alokacji. Może niedokładny, bo tak jak powiedziałem, to jest aktywna alokacja, więc my bardzo szybko możemy przejść od 0 do 100. Niemniej jednak gdzieś jest jakiś taki poziom, w którym mówimy, ok, to jednak na najbliższy kwartał chcemy być poniżej 50%, gdzieś w tym przedziale się kształtować, albo chcemy być bardziej optymistyczni, prawda, i kształtować się z alokacją powyżej 50% do 100%. To jest jak gdyby odpowiedź na kwestię alokacyjną. Jeśli chodzi o dobór spółek, to również badając poszczególne trendy makroekonomiczne, trendy gospodarcze, staramy się znaleźć takie sektory, które w danym otoczeniu powinny zachowywać się lepiej od rynku. Przykładem tego mogą być ceny ropy, które od dłuższego czasu kształtują się na wysokim poziomie, a ostatnio nawet wręcz dosyć mocno wzrastały. Oczywiście sam rynek ropy pewnie już trochę jest przegrzany, aczkolwiek to otoczenie do końca, powiedzmy sobie, do listopada, kiedy tak naprawdę wtedy wejdą sankcje związane z ograniczeniami zakupów w Iranie, cały czas determinuje sytuację całego sektora. Co ciekawe, spółki wydobywające ropę globalne, one wcale nie zareagowały do tej pory w tak mocny sposób jak sam surowiec. Prawdopodobnie obawiając się, że tylko mamy do czynienia z chwilową aberracją dotyczącą cen ropy. Niemniej jednak jest to jeden z niewielu sektorów, w którym w ostatnich miesiącach prognozy są podwyższane. W zasadzie większość sektorów te prognozy obniża.
To jest jeden z wyjątków. Jeżeli w związku z tym weźmiemy pod uwagę to, że te ceny ropy naftowej są wysokie i no istnieje jednak jakaś szansa, że one się utrzymają na tych wysokich poziomach dłużej. Z drugiej strony, jeżeli mamy te spółki, które do tej pory nie zareagowały na ten wzrost cen ropy, to naturalne wydaje się, że jest tutaj większa szansa, czy mniejsze ryzyko zainwestowania w tym sektorze i uzyskania tutaj jakiejś dodatkowej stopy zwrotu. Więc to jest przykład, w jaki sposób my analizujemy trendy globalne czy trendy makroekonomiczne i staramy się dobierać do tego odpowiednie inwestycje. Czyli to jest takie wykorzystywanie okazji inwestycyjnych, które zauważacie, można powiedzieć, globalnie, tak? Bardziej wykorzystywanie tych globalnych trendów niż okazji inwestycyjnych. Bo to nie jest też, to może być krótkoterminowa inwestycja, ale to może być też inwestycja długoterminowa. Jeżeli teraz na przykład stwierdzilibyśmy, że wybicie się stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych to jest jednak większy ruch i dłuższy ruch, no to też determinuje w jakimś stopniu strukturę naszego portfela. Czyli pewnie szukalibyśmy wtedy bardziej spółek typu value, czyli tych, które tu i teraz generują nam zdrowy cash flow, niż spółek typu growth, które są w fazie mocnych inwestycji, często zadłużone, no i z powodu tego wzrostu stóp procentowych, no jednak będą cierpieć. Więc to jest przykład, w jaki sposób my próbujemy alokować te nasze środki pomiędzy poszczególne sektory. Jeśli chodzi o pojedyncze spółki, to tutaj pierwszym etapem selekcji jest scoring spółek. Można powiedzieć tak, że takim głównym czynnikiem, na którym patrzymy, próbując znaleźć te lepsze spółki z danego sektora w danym momencie, czyli tu i teraz, prawda, to jest wiarygodność prognoz spółek, wiarygodność zarządów. Jeżeli mamy do czynienia ze spółkami, które patrząc wstecz nie obniżały tych prognoz, no to już samo to pokazuje nam, że ta spółka rzeczywiście może być mniej ryzykowna od tych, które czasami podają zbyt agresywne prognozy. I to jest jeden z takich czynników, na podstawie którego staramy się wyselekcjonować, których staramy się wyselekcjonować 4 do 5 takich podmiotów, które wydają nam się mniej ryzykowne od pozostałych. I z tych 4-5 podmiotów, tutaj już poddajemy je trochę dokładniejszej analizie fundamentalnej. Bazujemy tutaj oczywiście w dużej mierze na listeczu zewnętrznym największych banków inwestycyjnych, ale bazujemy też na naszych własnych pracach analitycznych i tym dostępie do tych informacji, no, które w zasadzie teraz dzięki internetowi są powszechnie dostępne i możemy taką analizę przeprowadzić. Nie jakąś dogłębną, taką jak przeprowadza Sellside, ale jednak taką, która pozwala nam rzeczywiście określić pewne czynniki ryzyka związane z daną spółką. No i wiedzieć, że jeżeli one się zaczną realizować, no to powinniśmy wtedy zareagować elastycznie i dość szybko tą inwestycję zamknąć. Ostatnim etapem, już kiedy mamy wyselekcjonowane te podmioty, w które rzeczywiście chcielibyśmy zainwestować, no to jest już wybór momentu inwestycji. Tutaj nie ukrywam, że też wspomagamy się analizą techniczną i patrzymy, czy dana spółka rzeczywiście, czy wykres ceny akcji tej spółki generuje pozytywne sygnały i potwierdza, można powiedzieć, tą naszą pracę analityczną, którą wykonaliśmy i stwarza szansę rzeczywiście tutaj, że ten trend, ten wzrostowy, który przewidujemy, tam się może zrealizować. To tak już zbliżając się do końca, chciałbym zapytać o to, żeby tak w takiej formie podsumowania przedstawił Pan takie najważniejsze cechy tego funduszu, również koncentrując się na tym, jak ta strategia absolute return, czy też aktywnej alokacji, którą tam sam Pan zaakcentował bardziej, różni się od dostępnych tego typu rozwiązań na rynku? Ja bym tutaj wymienił 3 cechy tego funduszu. Pierwsze, chyba najważniejsze, to jest szerokie spektrum inwestycyjne. Nie ograniczamy się tylko do spółek polskich. Możemy inwestować w spółki polskie, tu nie ma jakichś dodatkowych limitów inwestycyjnych, ale staramy się robić to globalnie. Staramy się robić to globalnie po to, żeby uzyskać odpowiednią płynność portfela. I to jest druga cecha, którą chciałbym tutaj podkreślić. W zasadzie w tej chwili przy tych aktywach, jakie mamy, ale też przy dużo większych aktywach, przy tej płynności, jaką mamy na rynkach zagranicznych, jesteśmy bardzo szybko w stanie zarządzić tą alokacją i zmienić ją naprawdę od 0 do 100% w ciągu kilku dni, a być może nawet w ciągu jednego dnia. No i tutaj jest ta trzecia cecha, czyli ta elastyczna alokacja. Jesteśmy w stanie zareagować stosunkowo szybko na zmieniające się warunki finansowe.
na zmieniającą się koniunkturę na rynkach finansowych. Tak mi się wydaje, że to są te trzy najważniejsze cechy, które tutaj należałoby wymienić. Też chciałbym podkreślić możliwości ograniczania ryzyka. Czyli możemy to ryzyko zaangażowania w akcje już samą alokacją możemy obniżać. Możemy także obniżać to ryzyko poprzez instrumenty pochodne, czyli zachować pewną ekspozycję na te sektory, na których jednak spodziewamy się dodatniej stopy zwrotu, pomimo tego, że może na rynku globalnym panuje dekoniunktura. I trzeci sposób ograniczania ryzyka, no to jest sama struktura portfela. Tutaj też możemy bardziej na przykład nastawić się na spółki defensywne niż na spółki cykliczne w określonych momentach. To wszystko daje naprawdę duże możliwości inwestycyjne i tylko od naszej, powiedziałbym tutaj, elastyczności, znajomości tych trendów zależy, w jakim stopniu to będziemy mogli wykorzystać. Wspomniał Pan o aktywach, to według ostatnich informacji to aktywa funduszu to jest około 30 milionów złotych, prawda? Tak, troszkę poniżej 30 milionów złotych. Czyli jest to fundusz stosunkowo mały na razie. No tak, to jest mały nawet w ujęciu naszego lokalnego rynku, więc jakby z perspektywy tego, że fundusz ma ten mandat do działania bardzo szerokiego, no to te aktywa faktycznie umożliwiają bardzo, bardzo elastyczne podejście. Tak. Tak więc myślę, że już tak na zakończenie możemy dla naszych widzów podsumować, że fundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych to fundusz, który charakteryzuje się przede wszystkim szerokim spektrum inwestycyjnym, bardzo wysoką płynnością i zmiennym podejściem do alokacji jako elementu ograniczającego ryzyko inwestycyjne. Gościem dzisiejszego programu był pan Tomasz Stankiewicz, dyrektor Biura Rynku Akcji TFI PZU i zarządzający funduszem właśnie PZU Aktywne Akcji Globalnych. Dziękuję za uwagę. Już teraz zapraszam na kolejne odcinki naszego cyklu Starfunds przesiedla fundusze. Dziękuję za uwagę. Grzegorz Pułkotycki, Starfunds. Dziękuję Państwu.